Podaruj dzieciom uśmiech, radość i szczęście. Pod takim hasłem Leszczyńskie Stowarzyszenie Dzieciom Niepełnosprawnym zorganizowało koncert w Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie. Był podziękowaniem dla tych, którym nie jest obojętny los dzieci chorych czy niepełnosprawnych. Jest to ogólnie taki koncert w podziękowaniu dobroczyńcom za 1% podatku, który oddają na nasze stowarzyszenie. Wsparcie finansowe jest bardzo ważne, bo dzięki niemu można pomóc w leczeniu i rehabilitacji dzieci oraz organizować dla nich imprezy integracyjne. W czasie koncertu na widowni zasiedli darczyńcy, rodzice, podopieczni Leszczyńskiego Stowarzyszenia Dzieciom Niepełnosprawnym i innych organizacji działających na rzecz dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach. Wszyscy mieli się dobrze bawić, o atmosferę zadbali członkowie Leszczyńskiego Stowarzyszenia Dzieciom Niepełnosprawnym i wykonawcy. Wysłany biegł krótki list, stokąd na śniegu dobra myśl, to wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro śni, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy mi chłodu ust. Organizatorem koncertu integracyjnego było Leszczyńskie Stowarzyszenie Dzieciom Niepełnosprawnym, znane ze swojej działalności w Lesznie i regionie. Organizujemy konkursy plastyczne, na przykład portret Wojska Polskiego albo Moje Miejsce na Ziemi. Również takie zajęcia terapeutyczne czy na przykład taneczne. Organizujemy również program Już Pływam, gdzie uczestniczą dzieci z miasta Leszna i okolic, również z Rydzyny, z Kościana, w programie od 1 maja do 31 października. I program kończy się uzyskaniem dyplomu Już Pływam. Stowarzyszenie organizuje również spływy kajakowe. Wszystko to razem ma integrować i pokazywać, że osoby niepełnosprawne są zdolne, mają prawo do zabawy, radości i uśmiechu.